Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. W marcu 2020 roku pojawił się pomysł, by przedstawić od początku do końca realną inwestycję na rynku funduszy akcyjnych. Tak powstały materiały Dlaczego kupiłem fundusz INPZU oraz Dlaczego inwestuję w fundusz INPZU Akcje Polskie. Realna inwestycja to coś innego niż teoretyczne opowiadanie o rynku. Chciałem przedstawić motywy oraz argumenty, dlaczego zdecydowałem się na zakup, dlaczego inwestuję w fundusz oraz dlaczego sprzedałem fundusz INPZU Akcje Polskie. Dlaczego wybrałem platformę INPZU? Zdecydowało kilka rzeczy. Te najważniejsze to znana marka PZU, funkcjonalność, brak opłaty za kupno oraz minimalna opłata za zarządzanie, szybka konwersja, fundusz możemy zamienić jeszcze tego samego dnia, przejrzystość. Jeżeli inwestuję w fundusz INPZU Akcje Polskie, to wiem, że inwestuję w największe polskie spółki. Nie będę dziś powtarzał, dlaczego zdecydowałem się kupić fundusz. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do wcześniejszych filmów. Linki umieściłem w opisie filmu. W tej części skupię się na czym, dlaczego zdecydowałem się zrealizować zysk i dokonać zamiany funduszu. Najpierw statystyki. Kupno 16 marca 2020, sprzedaż 6 października 2021 roku. Cała inwestycja przyniosła 73% zysku. Na tę inwestycję przeznaczyłem 30% wartości portfela, a inwestycja okazała się drugą najbardziej zyskowną w portfelu. Dlaczego zamieniłem fundusz INPZU Akcje Polskie? Fundusz ten w dużym stopniu odwzorowuje zachowanie indeksu WIG20. Inwestycja była więc planowana tak, by wykorzystać główną część hossy na indeksie. Kluczowe pytanie brzmiało: jak silna będzie hossa? Jak długo trzymać więc ten fundusz? Kluczowe znaczenie miały globalne czynniki, głównie zachowanie dolara. W hossie dolara cykl wzrostowy na naszym rynku jest bowiem skrócony i trwa zwykle 1,5 do 2 lat. Ponieważ cykl wzrostowy dolara jeszcze trwa, założyłem sprzedaż, gdy indeks dojdzie do oporu, co widać na wykresie, hossa będzie trwała już ponad 1,5 roku. Jeżeli hossa trwa ponad 1,5 roku, to jej potencjał jest coraz to mniejszy, a odbicie od oporu wydaje się prawdopodobne. Nieco inaczej jest w czasach bessy dolara, gdzie na naszym rynku trwa silna, wieloletnia hossa, jak w latach 2003-2007. Taką hossę też przyjdzie nam kiedyś obserwować. Oprócz czynników technicznych oraz czasowych, brałem pod uwagę kilka czynników fundamentalnych. Przede wszystkim niebezpieczna jest wysoka inflacja. O ile stabilnie rosnąca inflacja jest skorelowana z hossą na giełdzie, o tyle zbyt wysokie jej tempo zawsze poprzedzało spadki. Jaka jest inflacja, każdy wie. Wskaźniki PMI najważniejszych gospodarek pokazują już przegrzanie. Fundusze akcyjne kupujemy w fazie spowolnienia, gdy PMI jest nisko. Gdy PMI jest wysoko, rozważamy sprzedaż funduszu akcji. Na wykresie przedstawiłem PMI dla Niemiec, które otworzyło szczyt. Takie zachowanie PMI sugeruje spadek. Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem, jak zachowywał się indeks DAX po rekordowych odczytach PMI. Faza spadkowa była mniej lub bardziej dotkliwa, ale za każdym razem następowało osłabienie. Nasz indeks WIG20 zawsze też był słabszy. Rekordowe odczyty PMI potwierdzają również wskaźniki wyprzedzające CL i OECD. Wygląda na to, że rekordowe tempo ożywienia na świecie minęliśmy wiosną 2021 roku i od tego czasu trwa spowolnienie. Jak duże będzie spowolnienie, pokażą kolejne odczyty. Na dziś można powiedzieć jedynie tyle, że trwający wzrost indeksów jest już zdyskontowany i potencjał głównych rynków jest niewielki. To już ostatnia część materiału funduszu INPZU, więc chciałem podziękować Ci za wspólne śledzenie inwestycji. Wszelkie sygnały kupna oraz sprzedaży funduszu rozesłaliśmy również do abonentów funduszowe.pl, którzy mieli możliwość kopiować nasze ruchy. Jeżeli materiał był dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę. Zasubskrybuj koniecznie nasz kanał i zapisz się na bezpłatny biuletyn funduszowe.pl. Otrzymasz jeszcze więcej analiz i materiałów.